Siemanko, siemanko, witajcie serdecznie z tej strony Fatality. Dawno się nie słyszeliśmy, ale to też z tego względu, że możecie słyszeć po głosie moim, że no jeszcze mnie trochę trzyma choroba. Do tego doszły jeszcze egzaminy, które miałem i nie bardzo mogłem gadać. Przede mną jest takeover, będę mówił trochę wolniej i kaszel, także takeover. Może nie wypalić po godzinie godziny nakręcania, bo mniej więcej tyle by mi to takeover zajęło. I godzina intensywnego gadania równałaby się z godziną intensywnego kaszlu, czyli po prostu bym kaszlał co chwilę. I teraz mam tu cały czas wodę pod ręką w razie, gdyby mi zaschło w gardle. Ale przed nami odcinek, który zapowiadałem. Napisałem w poście w społeczności na YouTube, co byście chcieli zobaczyć, bo często miałem zapytania odnośnie moich ustawień Universe, moich pasów, jak coś tam też wrzucić, dlatego tam też ściągę na telefonie, żeby mniej więcej odnieść się do tych komentarzy, które padły pod postem. Także zaczynamy. Zacznijmy może od ogólnych ustawień mojej gry, czyli gameplay, mój poziom trudności, na którym gram, Legend, i taki poziom trudności też wybrałem w Universie, też pokażę wam to. Tutaj mamy wejścia, w sumie już to chyba kiedyś nawet nakręcałem coś podobnego. Może już czuję, że mnie dusi. Kontuzje. Tu chodzi, Boże, dobra, zacznijmy może od tego. Limit kontr, czyli czy chcemy mieć limit kontr, czy nie. To jest ten pas, to są te paski takie, które zawodnicy mają. One są takie oddzielone, niektórzy mają 4 paski kontr, niektórzy mają nawet 5, niektórzy mają 3. Możemy włączyć ten limit albo wyłączyć. Submission minigame, czyli minigierki, chcemy, wiecie, wykonywanie dźwigni poprzez klikanie przycisków, czy poprzez minigrę typu sterowanie gałką. Tu mamy kontuzje włączone, row break, czyli no, ta lina przerwana, jeżeli wiecie, zawodnik miał nogę poza linami, to przerwie mu to liczenie. Tutaj mamy wejścia, entrance, run-in, czyli po prostu zawodnicy mogą atakować. Czy to jest właśnie w trakcie rywalizacji, może wbiec podczas wejścia, w trakcie meczu i po meczu. Gra włączona, Boże, krew jest włączona. Napisy mam wyłączone, to odnośnie napisów w trakcie promo, ale one i tak są pokazywane, także w sumie mogłem to włączyć. Edited Created Superstar, czyli edytowane i tworzone gwiazdy. Oj, co tu? Nie, mają być allowed, czyli mają być włączone. To chyba w sumie wszystko tutaj, jeżeli chodzi. Grafikę na nie będę pokazywał, bo wszystko jest na maksa. Deletion Utility. To jest też częste pytanie miałem odnośnie tego, jak na przykład ktoś coś ściąga i pokazuje, że nie może tego ściągnąć, albo nie ma miejsca, albo chce usunąć coś, to tutaj możecie to zrobić. Tutaj oczywiście są stroje, które ja pobierałem do różnych zawodników i zawodników. I są też tutaj, pewnie też będą tutaj pasy, mi się wydaje. Albo nie będzie do pasów. Powinny to też być pasy, ale nie, to chyba są, nie, to są tylko zawodnicy. Czyli aren tutaj też nie będzie. Czyli tutaj usuwamy tylko zawodników i stroje z nimi związane. Czyli na przykład chciałbym usunąć biały strój do rikoszeta, czyli zaznaczam go accept i teraz mam, czy chcesz usunąć wybrany plik. Zostanie usunięty. Czekaj, this data will also be deleted from any. Aha, czyli zostanie usunięte po prostu przypisany strój, czyli na przykład jak chciałem przekopiować, ale no, tego stroju rikoszetom no, nikomu innemu nie dawałem, także ja się w to nie bawię, także to zostanie usunięte tylko rikoszetowi, także tutaj to robimy, zaznaczamy sobie kilka, jeżeli chcecie, takie widzicie, które najwięcej ważą i możecie je usunąć, tylko też jest taka sprawa, że jak się na przykład usuniemy, aha, no okej, nie było zapytania jednego i dupa. I usunąłem sobie jakiś strój. Chyba do AJ-a. Tak, usunąłem sobie strój do AJ-a. Okej.
jakiś strój usunąłem, ale mi się to chyba powtarzają. Ja nawet chyba go nie... W sumie go chyba nawet nie używałem, bo on... Nie, one są używane. Czy one nie są używane? O, chyba nie był używany. Z tego względu, że mi nie wyskoczyło nic, że on jest używany. A na przykład... Chwila. Który mam na przykład używany? Na przykład Mizak jest używany, ale się teraz boję, że ja coś tu usunę. Dobra. W każdym wypadku... Boże. W każdym razie tu się usuwa. Wchodzimy w Options, Deletion Utility i tutaj usuwamy stroje oraz za... kurde, zawodników. Sorry za kaszel. Przejdźmy do Uniwersa. Mam pytanie tutaj odnośnie, żebym pokazał całego Uniwersa, moje ustawienia, pasy, rostery. To trochę zajmie, dlatego ja może się nie będę odzywał, po prostu będę przeskakiwał zawodników. Pokażę wam mojego Uniwersa aktualnego. A jak będę wchodził w wgrywanie pasów, które ściągnąłem, to będę robił to na drugim uniwersie. Przed nami właśnie jest TakeOver New York. Także dobra, przejdźmy najpierw, może pokażę wam najpierw moje rostery. Czyli i my universe wchodzimy w championships i tu mamy pasy. Ja tu pościągałem różne pasy, na przykład AW, pościągałem też pasy Universal niebieskie. Mam też swój pas stworzony. Jeżeli będziecie pytać mnie o pas, jak ja zrobiłem niebieski pas, to ja to możecie po prostu to wpisać w YouTube. Ja się po prostu sugerowałem poradnikami z YouTube, także ja tutaj też ściągałem pasy. Oczywiście jak się udawało. Bo nawet mi się udawało, a jeżeli ktoś by pytał po prostu jak edytować, zmienić kolor pasa, to tu właśnie na YouTubie na pewno są poradniki. Ewentualnie ściągnijcie sobie z Community Creation, tak jak ja to zrobiłem. I po prostu... No i to tyle, no ściągnąłem niebieski pas i go podmieniłem. Ja to potem pokażę, jak ja ten pas na przykład taki ściągnięty, bo sobie przygotowałem się do odcinka i ściągnąłem sobie na przykład ten pas IWGP United States i ja go wrzucę do Uniwersa, pokażę wam jak to zrobić, ale najpierw pokażę wam pasy. No to jest pas Fatality, który jest należy do AJ'a. Za każdym razem, kiedy restartuję grę, mistrz się usuwa, także muszę go co, jeżeli ten pas będę używał, to muszę za każdym razem wrzucić po prostu AJ'a Stylesa. No. To jest mój pas interkontynentalny, który używam. Mistrzostwo NXT, Mistrzostwo NXT North American, Mistrzostwa Kobiet. Tutaj ogólnie były jaja z tym... Dobra, nie będę gadał o TakeOver, bo kto czytał post, ten wie, że miałem problem z TakeOver, nagrałem. Okazało się, że nagrałem pulpit. Nie wracajmy do tego, szkoda tlenu mojego i waszego czasu. NXT Tag Team, Mistrzostwa Tag Team, które są używane i tu mamy Mistrzostwo Niebieskie, które ściągnąłem dla The Rocka. On jest Community Creations, on nawet się tak nazywa Universal Championship Blue. No tak ktoś go nazwał, ja tutaj nawet chyba nie mam na to wpływu, żeby zmienić nazwę. Chociaż może mam, ale to jest taki, wiecie, szczegół mały. Te mistrzostwa są z dodatków z wież, z Towersów, także jeżeli ktoś by pytał, co to są mistrzostwa, to są mistrzostwa z Towersów, które kiedyś ogrywałem na live'ach. Także to odblokowałem przez przejście tego dodatku z tym złomowiskiem. Dobra, przejdźmy dalej. Mistrzostwo World Heavyweight należy do Ortona. Czy będzie dalej należeć? Zobaczymy na Monday Night Raw, kiedy będzie mierzył się z Brockiem Lesnarem. Kolejne mistrzostwa, których nie używam. Sorry. Mistrzostwo Cruiserweight Kalisto. Przechodzimy dalej. Mistrzostwa Tag Team The Viking Raiders. Tu mam Mistrzostwo Kobiet Sasha Banks. Mistrzostwo Kobiet SmackDown. Nikki Bella. The Circle, ciągle mistrzami. Czy oni... Tak, chyba byli mistrzami. Tak, bo to jeszcze wrestlingowanie przed nami, dobra. United Kingdom Championship. Może od tego kaszla, aż mi się cieplej zrobiło. Ojku, dobra. United Kingdom, Tony Nese. Potem mamy Miza. W sumie nawet nie muszę wam tego mówić, bo wy to widzicie. No i Mistrzostwo Kobiet, tak, które nie używam. No i China, dałem jakieś mistrzostwo, kiedyś był odcinek SmackDown z Legend, to się pojawiło. I tu mam kolejne Mistrzostwo Universal, które chyba używałem, ale wybrałem chyba tamto, bo ja pobrałem kilka. Ale padło na tamto. Bo chyba bardziej mnie kolory lepiej pasowały. Dlatego wybrałem tamto. Dobra, to są moje mistrzostwa. Teraz wam mogę pokazać rostery. A rostery wam pokażę... O Jezu, tutaj laguję. Rostery wam
Jeszcze w sumie mogę pokazać rywalizację. Ale na te rywalizacje nawet nie patrzcie, bo ja mogę w każdej chwili zmienić. To są rywalizacje na Raw nie ma na razie. To są rywalizacje, które gdzieś tutaj się budują. Także te rywalizacje mogą wypalić. Na przykład tutaj rywalizacja między Ortonem a Fatality jest tutaj na zielone. Ona się buduje. Mogę ją zacząć trójkątem. U was to będzie Y na Xboxach. No, ja w sumie używam pada z PlayStation, no to będzie trójkąt. Wiadomo, tu mogę zacząć tą rywalizację, ale na razie nie zaczynam. Jak coś ten, to po prostu sobie tutaj wbiję lub po prostu kliknę start rywalizacji. Rywalizacja, dobra. Pokażę wam SmackDown rywalizacje, które są. Tu na przykład mamy wysoką intensity, czyli jak to powiedzieć po polskiemu. Napięcie między nimi jest taka dosyć duże, także tutaj very high, tutaj jest duże, high. To rywalizacje, które mogę zacząć. Na NXT jest tylko jedna rywalizacja, no i tutaj rywalizacja między Balorem a Kalisto. No to będzie na takeover. No i tam jeszcze dochodzi do tego Brian Kendrick. Dobra, to tyle. To rywalizacje, które się skończyły. Także jest dość na pewno nagrywa. Muszę tu patrzeć na wszystko. Tu już 11 minut trwa, Boże, ja myślałem, że ja się uwinę tu w 10 minut, a to już ponad 10 trwa. Dobra, przechodzimy dalej. Pokazuję wam rostery. Czekajcie, też muszę ściągać mieć na telefonie, żeby widzieć pasy, rostery i ustawienia gry. Dobra, przejdźmy może od razu do ustawień Universe. Automatyczne rywalizacje są włączone. Tu mam włączone automatycznie, czyli po prostu zwycięzca Royal Rumble będzie miał od razu rywalizację chyba na WrestleManie. Czyli po prostu on będzie na WrestleManie walczył o mistrzostwo główne. Mogę to wyłączyć lub po prostu ustawić, wyłączyć lub automatycznie. Money in the Bank, rywalizacja, to wszystko mam automatycznie, ale ja się w to w sumie, no ja sobie tak wszystko sam ustawiam, także mi to tam nie przeszkadza, to może być automatycznie i tak będę zmieniał, także będę to miał ustawione pod swoje, widzi mi się. Rywalizacja z Undertakerem na WrestleManie też automatycznie, no u mnie Undertaker będzie walczył z Fiendem, także to jest wszystko ustawione moje. Survivor Series, to samo, wszystko tutaj jest. Reakcje ludzi mam włączone, kontuzje mam włączone, intra mam wyłączone, chodzi o te intra przed galą, czyli jakbym włączył Raw, to byście mieli Pyro. W sumie zastanawiam się, żeby to włączyć w pewnym momencie, bo to by fajnie wyglądało, wiecie, tak ja zapowiadam, witam się z wami, wtedy lecą te wszystkie Pyro, te wszystkie wybuchy, także no, niby spoko, ale to tak trochę też od razu pokazuję też całą kartę, także ja też nie chcę za bardzo wam spoilerować karty, pokazywać, tylko wiecie, rozpocząć od razu od pierwszego wejścia i pokazać wam lub mówić wam lub nie, co będzie następny pojedynek, żebyście też mieli tak trochę zaskoczenia, nie, że od razu widzicie całą kartę i a dobra, to ominę sobie już tą walkę, żebyście obejrzeli po prostu cały odcinek. I tutaj jest coś, co jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o walizkę Money in the Bank, bo jeżeli będziecie to mieli na zero, no to zawodnik wam może tej walizki nie wykorzystać. Wiecie, nie będzie po prostu kasinu. Ja to mam wszystko ustawione na maksa, także w każdym momencie, kiedy ja po prostu ustawię zawodnikowi moment cash in, to on wykona ten cash in, bo będzie miał wszystko na 100%, że on ma to wykonać w trakcie, w mid meczu, czyli po prostu, wiecie, w trakcie meczu on nagle walizkę wyciąga, wchodzi i robi się triple threat. Po walce też może, wiecie, mistrz obronił walkę, pas albo przegrał i po prostu po walce przychodzi właściciel walizki i walczy. Reset Universe tego nie polecam. No chyba, że komuś się po prostu Universe tak zrąbał, że po prostu chce go zresetować do ustawień fabrycznych. No, tutaj poziom trudności się nie wybiera, ale poziom trudności się wybiera w tych opcjach, które wam pokazywałem wcześniej. Dobra, pokażemy wam teraz rostery. Wchodzę w Edit Shows. Tutaj mam rostery, czyli wchodzę w Monday Night Raw. Tutaj mam mistrzostwa. Edit Championship. I tutaj wrzucamy mistrzostwa. W sumie mogę wam nawet to teraz pokazać, nie będę się potem w to bawił. Edit Championships. I tutaj możemy dodać mistrzostwa. Robimy Edit Division. Nie, to robimy. Jednak nie robimy. Czy ja mogę tu dodać mistrzostwo? Mogę dodać, dobra. Czyli tutaj możemy dodać mistrzostwo. Ogólnie mistrzostw jest tylko 4 chyba. Plus jeszcze dochodzi mistrzostwo. Tutaj powinien być mistrzostwa kobiet tag team, ale ja to wywaliłem. Tu możemy dodać slot, championships i tu dodaję mistrzostwo, które nas interesuje, ściągnięte. W moim przypadku ja ściągnąłem sobie ten IWGP
United States, dodaję go i od razu możemy wybrać mu mistrza. Dajmy na to, że mistrzem niech będzie Akam. On będzie mistrzem. I w tym momencie mogę na przykład zrobić tak, że... Albo nie mogę zrobić. Mogę zrobić. On jest mistrzem na przykład tego IWGP i mogę na przykład dać Remove Champion, czyli Y. W moim przypadku to jest trójkąt. I usuwam mistrza. I mistrzostwo jest bez mistrza. I mogę na przykład zrobić jakąś walkę Six Man Tag Team. Boże. Albo Battle Royale, albo jakiś Fatal 4-Way. Oto mistrzostwo. Ale to mistrzostwo jest przypisane do Raw. Kwadratem. W waszym przypadku na Xboxach X-em. Mogę to mistrzostwo usunąć. Mogę też zacząć historię tego mistrzostwa. No, ja mistrzostwo usuwam. To samo możecie dodać walizkę Money in the Bank tutaj. Jaką chcecie. To jest na tej samej zasadzie. Dobra. To jeżeli chodzi o dodawanie ściągniętych mistrzostw. Jeżeli ktoś się pyta, padło takie pytanie. Też jest pytanie, czy da się wybierać cutscenki. To odpisałem już. Nie da się. Ale pomoże wam rywalizacja. Jeżeli będziecie dać komuś rywalizację i ci zawodnicy na przykład, nie wiem, dajmy na to Stone Cold będzie miał rywalizację z The Rockiem, The Rock będzie miał jakąś walkę z kimś, jeżeli rywalizacja, kurde, no nie wiem, między nimi wysoka, to na przykład jeżeli Rock będzie miał walkę z kimś innym, to może się okazać tak, że na przykład po walce przyjdzie Stone Cold, skopie The Rocka, albo przed walką, wiecie, w trakcie wejścia The Rocka wpadnie Stone Cold i zacznie go kopać, albo po prostu, nie wiem, no, różne cutscenki, to zależy od rywalizacji. Ustawcie sobie rywalizację między nimi, najlepiej na wysoką, wysokie napięcie między nimi, żeby ona, wiecie, była intensywna i po prostu cutscenki będą się pojawiać same. No także na cutscenki w sumie mamy tylko chyba taki wpływ na... Takim sposobem tylko mamy na nie wpływ, żeby one się pojawiały. Po prostu. No, ja pewnie też wszystkich cutscenek nie widziałem, bo to, ponoć tych cutscenek w tej wersji jest multum, ale wiecie, no ja tam się tam nie... Te cutscenki za bardzo nie zapatruję, no możliwe, że jeszcze jakiś nie widziałem, a mam już tą grę ponad 2 lata. Dobra, to jeżeli chodzi o mistrzostwo dodawanie, przejdźmy może do participants, czyli mojego rosteru. A tutaj jeszcze wybieracie sobie, ile chcecie mieć walkę na danym tym, na danej tygodniówce. Ja mam maksymalnie 9, ale i tak wiecie, że ja robię 3, ewentualnie 4. W sumie bardzo rzadko. Dobra, participants, czyli mamy mój roster. Ja tu się po prostu nie będę... Czemu to jest... Czekajcie. Edit Division. Chwila. Ale ja bym chciał Show Detail. Aha, nie, to będą... Boże, nie to. Ja nie chciałem tego. Chciałem tylko... Bo tam mi pokazuje wszystkich tak zawodników. W sumie dobra, mogę wam pokazać. Jeżeli chcecie mieć na przykład... Tu jest 59 chyba zawodników na Raw. Jeżeli chcecie, żeby kogoś dodać, ogólnie tu jak... Widzicie pod nazwami, imionami, jest napis, taki napis added, to znaczy, że jest dodany do tego rosteru. Zawodnicy SmackDown nie będą mieli nic napisane pod sobą, bo są dodani na SmackDown, czyli to samo działa, jeżeli będziecie na SmackDown, to oni będą podpisani po prostu, że oni są tam dodani. Także musicie mieć też takie małe pojęcie, jaki zawodnik jest gdzie. No. Jeżeli chcecie na przykład dodać na przykład Alberto Del Rio, mogę go usunąć, bo w sumie i tak go już nie używam. Został usunięty. Jeżeli chcecie go dodać, klikacie, jest usunięty. Jak w tym przypadku usunę, możemy go dodać, usunąć i klikamy Start, Options, nie wiem jak tam macie, chodzi o Enter, cyk. I on jest usunięty lub dodany na daną tygodniówkę. Dobra, chcę wam pokazać ten roster, ale nie wiem jak to zrobić. No na innych nie będę wam pokazywał, bo to jest... No, na tej samej zasadzie z tym dodawaniem i od usuwaniem zawodników. No patrzcie po prostu, kto jest adet, a kto nie jest adet. Dobra, przejdźmy może... O dobra, to chyba to się na kalendarzu robiło. Kalendarz. Żebym czegoś nie zdupił, bo jak mi przewali przez New York, to mi się... Edit. Participants. A nie, to jest to samo. Dobra, wrócić z tego. Edit Shows, My Universe. W sumie mogę wam to tu pokazać. Będziecie mieli, ja wam po prostu będę przeskakiwał zawodnikami. Nie patrzcie na zawodników, którzy na przykład są napisani Alternate Attire, bo to są tylko stroje. Także na tych nie patrzcie. Ja po prostu się nie będę odzywał. Albo jak coś to, to się odezwę, żeby was nie zakaszleć. I
Po prostu wam pokażę wszystkich zawodników. Tutaj macie obok power rankings, w jakim rosterze jest, także no, ja się może nawet wyciszę po prostu i pokażę wam wszystkich zawodników, jakich mam i popatrzcie sobie po prostu, jaki kto jest, w jakim kto jest rosterze. No, także słyszymy się za chwilę.
Okej. Okay. To było na tyle, jeżeli chodzi o roster. Tam, jeżeli nie było przy. Tak jak tutaj przy Abaddon, ja ją ściągnąłem tylko ze względu na wejście, żeby do Abigail mieć. Nie widzicie rosteru, to znaczy, że tej postaci po prostu nie ma nigdzie przypisanej. I tak właśnie jest przy strojach. Także jeżeli ktoś tutaj się powtarzają, niektóre to są po prostu zwykłe stroje. A oni są ściągnięci jako zawodnicy, bo ja po prostu potem z nich kopiowałem stroje, ale to jest odcinek, jak ja kopiuję stroje na kanale, także jeżeli kogoś interesuje kopiowanie stroi, to jest na kanale taki odcinek. Dobrze, co by tu jeszcze wam pokazać? Pasy, roster. Teraz mogę wam pokazać, jak na przykład zrobić walkę o takie mistrzostwo. I to zrobimy na moim drugim uniwersie. Także wyjdę stąd. Dam load. to jest... To sprawdzałem to takeover pierwsze ze względu na to, czy... Tak jak ostatnio takeover mi skipnęło. Czy to też mi skipnie? To mi nie skipnęło, tylko dlatego, że tutaj był przepisany roster NXT, a do mojego uniwersu, który nagrywałem ostatnim, to pay-per-view było, ja usuwałem NXT, potem nie przywracałem z powrotem. Nie dodałem do pay-per-view NXT, dlatego jedno takeover mi przeskoczyło, bo no nie było rosteru, to kalendarz po prostu, jak dałem, że następne show, przeskoczyło takeover, przeskoczyło zaraz do Raw, tylko dlatego, że do takeover nie było przypisany NXT. No, także taka, nie wiem, czy to, podejrzewam, że to już wam mówiłem na jakimś odcinku. Dobra, mamy edit shows. Dajmy sobie, jesteśmy na... Wejdźmy na kalendarz, przejdźmy do... SmackDown. Skipnijmy do SmackDown. Edit shows, SmackDown. Edit championships. Dodajemy mistrzostwo, championship. Dajmy to mistrzostwo IWGP. Dajmy je, nawet nie wiem, co tu jest na SmackDown. Tam będzie, że Cena był. Sorry. Zobaczcie, co ten kaszel, naprawdę. Gdzie jest? Boże, nie umiem trafić na zawodnika nawet. Alfabetycznie, J. John Cena. Będzie mistrzem, to się tam zapisuje. Okej, okay, zapisane. John Cena jest mistrzem. Save. Zapisało się. Save. Okej, okay, Cena jest mistrzem. Także teraz wchodzimy na przykład do SmackDown Edit Matches. Gdzie jest Cena? Pewnie on jest w main eventie. W main eventie przeciwko Sheltonowi. Spoko. Wchodzimy Edit. Customized Match. Kompatybilny z rywalizacją, bo akurat tam jest rywalizacja, ale ja to zawsze wybieram. 1-1. O, jak chcecie, czy chcecie, to już wiecie, to już jak chcecie tą stypulację, czy to ma być Extreme Rules, czy to ma być Hell in a Cell, jak to woli. I klikacie, tak jak macie na dole, R3. Tak chyba też jest na Xboxie. Title Match ma być na on. Wybieramy Johna. John Cena. Tam był Shelton, także wybieramy Sheltona. Shelton Benjamin. I mamy od razu wystawione, że Championships. Klikamy. Championship. Od razu nam wskakuje na Cena, bo Cena jest mistrzem. Cyk, accept. No i mamy mistrzostwo IWGP United States na SmackDown. Tylko teraz, jeżeli chcecie, żeby to mistrzostwo się trzymało, to dajecie zapisz, save. Ono się zapisało i zaczynacie show. Czyli po prostu, jeżeli ktoś na przykład teraz, o Jezu, ja bym sobie jeszcze ściągnął jakiś strój. Wyjdziesz z tego uniwersa, opuścisz tego uniwersa, to automatycznie ta walka o pas się traci. Także jeżeli znowu potem wejdziesz, już ściągnąłeś sobie jakiś strój, dodałeś go, wchodzisz znowu, jesteś, o, Tonight Show, fajnie, wchodzisz, patrzysz. I tu pasa nie będzie, jeżeli wyjdziesz z uniwersa i wrócisz do niego. Także będziesz musiał jeszcze raz dać Edit Matches i jeszcze raz wybrać... Wtedy nie będziesz musiał robić już kompatybilne, tylko po prostu robisz to pierwsze, participants, czyli zawodników. Wybierasz i ustawiasz znowu Cena, znowu Sheltona, R3, wybierasz mistrzostwo i masz mistrzostwo stworzone, ściągnięte, dodane do rosteru, bo pokazywałem, jak dodawać do rosteru. I możesz to mistrzostwo się bić. Tylko mówię, że jeżeli ktoś zrobi kartę, przypomnę mu się, że on by chciał zmienić coś jeszcze, wyjdzie z tego uniwersa, wejdzie z powrotem za jakieś 10 minut, to
ta walka o pas się nie zapisze, także no, to jest 2K20, będziecie musieli zrobić jeszcze raz Edit Matches i dodać. Tutaj oczywiście macie też Entrance, na dole macie L1, Entrance On. Niektóre widzicie tu się powyłączają, także powłączajcie sobie, jeżeli chcecie mieć wejścia. To mi się we wszystkich chyba powyłączało, albo ja nawet tu wyłączyłem. O Jezu. To mamy. To chyba w sumie wszystko chyba z tych wszystkich. Pytań i podpowiedzi, które mi tutaj dawaliście. Także chyba to będzie wszystko. Pół godziny wyszło. Prawie jak gala. Także to jest prawie macie jak galę. Nie wiem, jeżeli o czymś zapomniałem, dajcie mi znać w komentarzu, bo podejrzewam, że no, stworzyłem post, bo miałem nadzieję, że ktoś, bo nie chciało mi się po prostu latać po odcinkach, bo ogólnie jak zadawaliście pytania odnośnie jak co zrobić, pokaż to, pokaż tamto, to nie było pod nowym odcinkiem, tylko one były porozrzucane po różnych odcinkach. Ja bym musiał latać po tych wszystkich uniwersach i szukać po prostu, wiecie, i wyłapywać komentarze odnośnie uniwersa, także no, to było chyba tyle, jeżeli chodzi o to. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, jeszcze patrzę w telefon. Czy ja tutaj wszystko na pewno pokazałem, ustawienia, jak ustawić, żeby bić sędziego? To ja to na to odpowiadałem, ale bo mogę wam pokazać. Wchodzimy w opcję. Input... nie. Gameplay? Nie. Input settings. Nie, input settings. Controls? Nie. Gameplay. Tak, gameplay, wchodzimy R1, tu przemieniamy. Aha, bo tu jeszcze są w ogóle te. Widzicie, mamy replaye, powtórki. Wyłączyłem sobie post-match replies, czyli powtórki po meczu, bo jest problem z tym, że jeżeli miałem to włączone, wyczytałem w internecie, że dlatego crashowało mi po pojedynkach. Dlatego wyłączyłem to i nie crashuje mi gry po pojedynkach. Znaki wodne, to wszystko w sobie połączone, bo mnie to nie interesuje. Balans, to mnie też za bardzo nie interesuje. Także tutaj możecie sobie zobaczyć, co mam ustawione. Ja tutaj nic się nie bawiłem nawet, także podejrzewam, że macie tak samo. Targeting. Indykatory, czyli te takie chyba... Players only. No, on pokazuje po prostu mi... Jak ja zmieniam między zawodnikami sobie po prostu, wiecie, na przykład, że walczę Triple Threat i zmieniam sobie na przykład ze Stone Colda na Triple H'a, to mi pokazuje napis nad głową, że teraz patrzę się na Triple H'a, że wiem, tak kogo idę po prostu, nie? To mam tylko ustawione, że to tylko nad moją głową jest ustawione. Dobra, jeżeli chcecie sędziego, to macie tu Target Referee Manually, czyli jeżeli ustawicie sobie to na on, to w momencie, kiedy klikacie R3 w trakcie pojedynku, to patrzcie, czy nad głową nie pisze wam referee. Jeżeli pisze referee, to znaczy, że możecie bić sędziego. I to jest cała filozofia, jak bić sędziego. Też padło pytanie, czy da się być sędzią w WWE 2K20. Nie da się być sędzią. Mam nadzieję, że do 2K22 by wróciło, bo to był fajny motyw, taki wiecie, special referee. Taki tryb kiedyś był. To było spoko, to by też dodało na przykład jakieś pikanterii do rywalizacji na przykład między kimś, wiecie. Triple H ma rywalizację, tak jak u mnie, z McIntyre'em. Triple H bije się na przykład z kimś tam, McIntyre jest sędzią. No i teraz, no jak ten pojedynek będzie wyglądał? No wiadomo, że McIntyre będzie starał się uprzykrzać życie i to by było w sumie fajne do storyline'ów i w ogóle do odcinka, żeby to nagrywać, jeżeli byłby tryb special referee, no. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o ustawienie sobie sędziego. Ustawcie sobie na on, wtedy będziecie mogli sobie zmieniać między zawodnikami kamerę, czyli R3 w trakcie pojedynku i patrzcie, czy nad głową wam pisze referee. Wtedy będziecie mogli bić sędziego. Cała filozofia, jeżeli chodzi o bicie sędziego. No to chyba w sumie było tyle w tym odcinku takim pokazowym. Kolejnym. Także jeżeli coś by jeszcze było nie tak, to piszcie w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Wytrzymałem pół godziny ponad, chociaż kaszlałem, za co was przepraszam, ale jeszcze mnie ten kaszel nie puścił. A wiecie, jak to jest przy nagrywaniu walk, człowiek się wczuwa, stara się, wiecie, to fajnie komentować, fajnie ten, jak ja bym tam zaczął się komentować w momencie i w pewnym momencie zaczął mi się dusić i bym tu, wiecie, jakieś spazmy dostawał i
leżał pod biurkiem, kaszlał do... No to by nie dodawało żadnej dramaturgii. Znaczy pewnie by dodało dramaturgii. YouTuber się dusi na odcinku, ale... No ja jednak chciałbym, żebyście mogli w spokoju obejrzeć film. Już mnie dusi. A nie, wiecie, żeby to właśnie wyglądało tak jak ten odcinek. No, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku, a raczej do usłyszenia na Takeover New York. Dzięki, trzymajcie się. Hey.